Siema Heios, patrzcie, ile tu sprzętów. Garaż się nam powiększył, kurwa. Nawet kolejny ten. Co to jest za motor? Dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Siema, ekipa. Siema. Siemano. Cześć. Ty już się ubierasz? No. Ty zobacz, Tomek. A to tu się no, a obydwa. Obydwa. Teraz chciałem nas na sparku. Kacper. To macha Kacpra. Odrobinę mąsku. A ja wyciągnąłem zawleczkę i muszę... Mam jakąś nakrętkę taką miedzianą, awaryjnie założoną. Kurde, a to... Jak oni to przekręcili? To jest okrągłe. Ty to palcami. Nie, jest tam coś, dobra. No tam masz wyczy. Gdzie? No Kuba, czym ty dzisiaj będziesz jeździł? Nie wiem. Nie wiesz? A ty Kacper czym? Nie, nie wiedzą, czym będą jeździć. Ja wiem, ja dzisiaj raptorem, jak tą śrubę zdołam usunąć. I ostatnia jazda cebulą Tomka będzie. Tomek, ostatnia jazda cebulą. A jak zdrówko powiesz? Dobrze. Black ekipa? Dobrze. Dobrze? Masz śrubę? Nie wiem, czy będzie pasowo. Tu się rozwaliła nakrętka. Patrz ty, siedzi. Skąd to wyczasnąłeś? Z domina. Z domina? Tylko kurde, za płytko wchodzi. Trzeba ją uciąć. Paweł, masz Boscha? Nie, tak nie mówię. Zaraz zobaczę, czy jest... Chyba tak, ale nie wiem jak starczą, bo... Ha, ja ubieram brudę, ale... Ile brakuje? Ale oleju nie mamy i tak. No nie. O ile trzeba ją skrócić? O 3 mm pewno gdzieś. To jest co, na imbus? A. Co? Lampę mnie wybije. No widzisz? No widzisz? Nie uważa. Nie uważa, majsterszef. Tata, czemu nie uważasz? A co? No lampę byś mi zniszczył. Nie, bo mi się tu gada. Ty, majsterszef? Nie, no koło się zaparło, no co ty gadasz mi? A, majsterszef, a jak wy chcecie? Chcesz jeździć cebulą? No, a zobacz, czy są kluczyki. Wziąłeś z domu? Z tym są. Gdzie? W Mondeo. Tak? No. Mhm, na pewno. Na pewno. Od twojego też nie ma. Daj. Dobra, rozkręcam to koło. Czym dzisiaj? Tym. Chyba. Bo jest dużo wybarów. Lejek mam, paliwo. To może mi też nalejesz? No ja nie mam na pewno. Tu w torbie mam lejek. Dalej, Bleku, bierz się za robotę. Tą deską, co jest na zewnątrz. Będziesz jeździł deską? No. Chłopaki się szykują. Paweł rozbiera, kłada. O, masz bluzę Black ekipy? No. Skąd masz? Zamówili. Ale mają te. Niezbłędne. Mają bezbłędną. Chłopaki na szybko mi naprawili na białym Boże. Zaraz wam pokażę. Podkładkę, bo tak, zgubiłem podkładkę. Zgubiłem tą nakrętkę. Chłopaki wymodzili coś takiego. Jaką mi zawleczkę i uratowali mnie. Jeszcze trochę pojeździłem. Powinna być. Tak. Czyli to mam z oryginału z tego. Ze starej ośki. Na jaki klucz, to będzie na 24, ale to w rezerwie załatwimy. Tutaj ten Tomek na asfalcie musiał szlifować. Szlifowana na asfalcie. Nakrętka. A teraz mam oryginał. Tomek, mogłeś nie stawać, bo ja tutaj wykręciłem ten, śrubę. No to co? Co? No to co?
To nic? No to on. Tu. Ale ty gwint coś mi nie pasi. Gdzie mi spadł? Gwint się chyba spieprzył, wiesz? W woźce. Ja pierdzie. I co teraz? Tomek, ty zawsze coś wymyślisz. Gdzie ty? Co? Co? Na co mnie? No zobacz. Tym to niby blazło, nie? A to jest oryginał i teraz nie mogę tego nakręcić. I co ty na to? Coś weszło, tylko teraz nie wiem. Nie, masz. Moment, bo jak tak? Co? Zasypione czy co? Nie, no bo wykręciłem teraz przed chwilą to. Nie jest odwrotny gwint. Ciężko idzie. Daj, bo ja już miałem. No to co, na hama czy tom zostawić? O kurwa. Bo ta wchodzi. Taki problem. Patrz, ta wchodzi. Tam. A to było wykręcone z tego. Ze starej ośki. Wiesz, tej co wymieniałem. No trudno będzie musiało zostać to. Ja nie mogę tego ruszyć. Ja mam klucz udarowy. Masz 17 uderzeń w wodę? Nie odkręcę tego przyjścia. Jezus, jak fajnie. Muszę tak, muszę dystansę ściągnąć, bo nie wyciągnę za tej. Poczekaj. Nie, musi zostać na tej. Musi zostać na tej? No niestety. Same problemy. Zaraz ci dam ten. Pneumata. Nie mam jak zablokować, żeby to wkręcić. To ośki? No nie, no muszę dystansę ściągnąć, bo... Nie, no dobrze, to pneumatem ci pójdzie. Bo nie odkręcę, nie wyciągnę... Zaraz ci dam. I co, Tomek, gdzie? Starą wykręcasz? Nie, no. No bo, dobra, już ci zaraz dajemy. Bo ci przedłużkę. Chyba wolę, że weźmiesz swoją. Nie, ja mam tutaj długi dalej. Masz przedłużkę? To już ci daję. Tu jest Tomek Wawleczka. Tutaj. Da się na truje. Jak odkręcasz. Masz ustawione na odkręcanie. To wejdzie w to? Wejdzie, nie? Wejdzie. Mocno pierdyknij. No i co? Łak tam, panie. No widzisz, panie? Tylko dobrze zawsze włóż do końca. No. Żeby nie ten, nie przekręciło. A jak będziesz dokręcał to na jedynkę, nie? I dociągnij tym, ręcznie. Dobra. Widziała pani? Ty już gotowy? No nie. A zawleczkę mi dałeś, nie? Jeszcze nie. No jeszcze ochraniacze, dziadek. No kurde, dzisiaj będzie grubo. No bo na nogi tu wszystko mam na nogi. Odpala. No, pierdę. Trochę pożydziłeś mi, no ale dobrze. Nie, bo mi przelała, to cię wyleje, będzie syfu. Co? Bez pneumata nie robota. Ty, Paweł, ty też masz koszulkę Black Ekipy. Tak. Bluzę. Mamy. A ty jaką masz? No ja mam taką, tą starą. W sycie. Ale nie. Paweł ma inną. No inną, lepszą. Czemu lepszą? No, bo my z błędem mamy. Aha. Jest najlepiej. Jest lepiej na... właśnie. Z błędem lepiej? No, bo takie limitowane. O, zawleczkę bym poprosił. Limitowane. Ale nie tą sztukę, bo ona już się skończyła. A mamy zawleczkę? Paweł, masz zawleczki jakieś? Moje. Nie mamy. Zaraz zobaczę. To
może coś na tym, coś pojeżdżę, na koło powyrywam. Bo ta już była mocno sfatygowana, już była odpinana tyle razy. Kuba, zobacz, czy w kraju jest paliwo. Ło! To chyba od tej starości. O! O, jest dużo! Tomek, trzeba coś nalać. Jak to teraz mam zblokować, żeby to mi się nie kręciło? Ale co, to? No. No, ale to też pneumatem odkręcasz. Ale nie, ja chcę to dokręcić. Dokręcić? No to pneumatem. No tak to się kręci, widzisz? Wiecie, no ten masz brech albo coś? No to opuść go jeszcze. Opuść go trochę tu. No ale to tak trzeba to kręcić. Ale wiesz co, to nie musi być mocno dokręcone. To no, ci się, ale, a, no ale wiesz, ale... A powiedz, a gdzie ci się to luzuje? Na tej śrubie? Tak, na tej śrubie, no. Wiesz, bo nie możesz za mocno, żeby nie przekręcić. To jest, kurczę, delikatne. Daj, ja ci przycinek. Czekaj, no. Dobra. Dobra, doszło. Teraz będzie okej. To główna śruba ci się odkręciła, no, majster. Dobra, to oddaję. 24. Kłada, oszczędza, to nie. A to co to kupiłeś? To co kupiłeś, jak ci przyszli bąbki? To płady mamy zatankowane, teraz możemy się przebierać. To tymczasem. Może coś jeszcze się fajnego nagra, ale nie wiem. Trzeba odzyskać zawleczkę. Tomek Majster. Ty, ale powiedz, jak garaż zmieniliśmy, to Tomek taki jakiś bystry jest. Normalnie nic nie gubi, nic nie psuje. Narzędzia są na miejscu. Nie? Zauważyłeś? Tu od drugiej strony. W ogóle naprawia wszystkie kłady, wszystkim. Ty jeszcze w kaju trzeba ten... Cofnij ją to. Delikatnie ją trzeba cofnąć, Paweł. Na wahaczu. Bo zobacz, no nie trafia w otwór. Ale patrz, ale no to... Nie co? Możesz, musi w otwór, Paweł. Ona nie może być aż tak mocno dokręcona. Bardzo jebałeś. Daj teraz. O, od spodu. Nawet koło to palicie. Jakie koło? O, patrz, tu palą gumę. A co tu jest? Ty gwoździa masz w kole, Paweł. Tak, to jest. No to... O Jezu. Musi być. Musi być gwóźdź. Musi być, bo jak go wyciągnę, to nie powietrze. Co? Ja mam klucze, tata. No to otwój garaż! No my to do wyboru mamy dużo. Mamy tutaj małego cińczyka, tutaj mamy kolejnego, tu mamy bolid. Paweł to jeździ? Tak. No. Ja chcę to. Tu mamy jakiegoś ścigacza przerobionego na Nike'a. Tu huski. Aha, Tomka? Tomka. Tomka jest Tomka. O, Beta, sorry. Ty, Beta jest. Pompy. Nie ma, ma ten Pompka, patrz, tam jest. Tylko trzeba dojechać, bo to jest Tomka, tam jest. Ujemy. Czaisz? A teraz sobie dokręcić, Jarek, to ja? No czekaj. No dobra, tu w drugą, ale... Zobacz. Ale moc. Ale moc u góry. Tu masz. Na jedynkę daj. A, to proszę. A gdzie tam jest prąd? Aha, masz. Ty, to Tomek, to mi też. 0,5 w obydwa tylne. I sobie sprawdź ciśnienie w tyle. Łe tam. To musi cały czas chodzić, nie? To nie ma tego. Banka. Zaraz nagramy vloga wtedy. To nara, trzymajcie się. Zapraszam do oglądania filmików z miejscówki, na którą jedziemy. Elo.